Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniem.b. Przed nami kolejny vlogmas. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o moim dzisiejszym dniu, który był bardzo intensywny. Chciałam dzisiaj dla Was nagrać takiego vloga, jak to dziewczyny nagrywają, że cały dzień chodzą ze sobą z aparatem, mówią gdzie są, co robią i tak dalej. Plany były wielkie, natomiast niestety dzień miałam tak zagoniony, że nie zdążyłam prawie nic nagrać. Często słyszę, że ludzie nie nagrywają vlogów, bo ich życie jest bardzo nudne i nic się nie dzieje. I zgodzę się, że wtedy nie ma co pokazać, ale wtedy jest z kolei czas, żeby nagrać tego vloga. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się coś w naszym życiu dziać i byłoby fajnie to pokazać i film byłby ciekawy i dużo by się działo, to przynajmniej u mnie dzisiaj działo się tak dużo, że nie miałam czasu nawet załączyć aparatu. Natomiast chcę bardzo się z Wami podzielić tym, co się działo, ponieważ dzień był wyjątkowy, ja na ten dzień czekałam półtora miesiąca prawie. No i się spełniło w końcu, także już mówię, co się działo. Na początku rano wstałam w okolicach godziny 6:30, także makijaż, który mam na twarzy, mam od 15 godzin i nie wygląda on najlepiej, ponieważ teraz jest po 22:05 i niestety był makijaż robiony o godzinie 7 rano, także wybaczcie mi, ale no 15 godzin w ciągłym biegu w makijażu. Rano byłam sobie w pracy, prosto po pracy pojechałam na warsztaty kulinarne. Propozycję uczestnictwa w tych warsztatach dostałam tydzień temu od marki Russell Hobbs. Zupełnie było to dla mnie zaskoczenie, natomiast wiem, że te warsztaty są bardzo fajne. W zeszłym roku słuchałam opowieści od ludzi, którzy byli. No i było mi bardzo żal, że mnie w zeszłym roku nikt nie zaprosił. Także jak w tym roku dostałam zaproszenie, to powiedziałam jasne, choćby się waliło i paliło, to ja muszę tam być. No i oczywiście pojechałam. Było bardzo sympatycznie, chociaż niestety byłam tam tylko półtorej godziny, a nie 3 godziny, tak jak były warsztaty przewidziane. Próbowaliśmy stworzyć wigilijne menu w wersji Fusion, także tutaj wstawię Wam przebitki z tych warsztatów, ponieważ dużo się działo. Zrobiliśmy makówki i ja jeszcze byłam na początku zupy wigilijnej. Natomiast oczywiście kartkę z przepisami mam, także może uda mi się coś z tego odtworzyć na kanale i wtedy zobaczycie to w formie filmu. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo pomysły są naprawdę ciekawe. A później, tak jak mówię, wyszłam z tych warsztatów jeszcze przed ich zakończeniem i szybko znowu biegiem, pewnie miałam pół godziny na dojechanie do Teatru Rozrywki w Chorzowie, ponieważ tam dzisiaj odbywał się występ baletu Moscow City Ballet i przedstawiali Dziadka do Orzechów. Także tutaj jest mój bilet i czekałam na to wydarzenie, tak jak mówię, miesiąc albo dłużej. Patrzę, czy jest data, kiedy kupowałam bilet. Aha, miesiąc nawet. Kupowałam bilet 10 listopada, także dokładnie miesiąc. Dzisiaj mamy 10 grudzień i dzisiaj o godzinie 19 był ten występ. Ja powiem tak, o baletach rosyjskich krążą legendy. Najsłynniejszy to jest ten Bolszoj, ale jego najłatwiej jest obejrzeć transmisję w kinie, na którą również mam się zamiar wybrać, jak tylko nadarzy się taka okazja. Natomiast tutaj przyjechał do Chorzowa Moscow City Ballet i również fantastyczne przedstawienie, przepiękne dekoracje. Ja naprawdę jestem zauroczona tymi kostiumami, dekoracją i w ogóle. Nie jest to takie, wiecie, wszystko sztuczne i odpadające, tylko są nowoczesne, ładne stroje, wszystko się błyszczy, mieni, no po prostu jak z obrazka, po prostu cud, miód i orzeszki. Tutaj jeszcze zakupiłam sobie taki folder wydany, o tu jest przód, wydany z okazji 25. rocznicy tego baletu. Jest to tutaj zbiór zdjęć ze wszystkich przedstawień. Ja teraz się rozglądam, czy jest tutaj coś z Dziadka do Orzechów. O, tak, tutaj jest jedna scena z Dziadka do Orzechów na tej stronie. Co dzisiaj było i może będzie coś jeszcze. No, w każdym razie balet naprawdę fantastyczny. O, tutaj są jeszcze sceny z Dziadka do Orzechów. Uważam, że warto, nawet pomimo tego, że ceny biletów są dosyć wysokie,
to warto się wybrać, bo przeżycie jest niezapomniane i zostaje w pamięci na długo. I ja wam powiem, że ja co jakiś czas lubię się wybrać na różnego rodzaju takie przedstawienia, koncerty, wydarzenia, żeby naładować pozytywnie swoje akumulatory. Pamiętam, że takimi wydarzeniami tego typu, takimi kulturalnymi, które muzyczno-taneczne, które utkwiły mi w pamięci i tak do dzisiaj, jak sobie o nich przypominam, to dostaję takiego kopa energii. To jest Lord of the Dance Michaela Flatleya i gorąco polecam. Oni teraz z tymi spektaklami przyjeżdżają co roku do Polski praktycznie i już nie tylko są w Warszawie, bo ja jechałam do Warszawy na salę kongresową, ale jeżdżą po całej Polsce, w kilku miastach zawsze są. Bilety też są coraz tańsze, także gorąco polecam. Oczywiście najpiękniejszy spektakl, który robili, to był w Londynie na stadionie, natomiast ta muzyka i ta energia, która płynie z tego tańca irlandzkiego, daje takiego kopa. I jeszcze jednym takim wydarzeniem, które bardzo utkwiło mi w pamięci, to spektakl w Moulin Rouge. I bardzo proszę się tu nie gorszyć, ponieważ ja nie poszłam oglądać Wyrozbieranych Pań, tylko bardziej zależało mi na tym przeżyciu, na tej muzyce. I muszę powiedzieć, że tancerze tam tańczą perfekcyjnie i nawet ryzykowałabym stwierdzenie, że tancerki w Moulin Rouge, ten balet, który tam jest, tańczy lepiej niż moskiewski balet. Tańczy równo, perfekcyjnie, mało tego. W Moulin Rouge wszystkie tancerki i tancerze są dobierani tak, żeby byli identyczni. Tego samego wzrostu, tej samej budowy. Tańczą jak w zegarku, tańczą na małej, ciasnej scenie i to jest niesamowite przeżycie, ponieważ możecie prawie dotknąć tych tancerzy. Widownia siedzi przy stolikach i albo jest spektakl z kolacją, czy najpierw się je kolacja, a potem się ogląda spektakl, a potem drugi spektakl to jest taki spektakl tylko z szampanem, jest pół litra szampana na osobę. Natomiast no, jest przeżycie niesamowite i tutaj bije naprawdę ten moskiewski balet na głowę. Ale ten moskiewski balet dzisiaj też super. Ja nie powiem, że było niefajnie. Chociaż muszę przyznać, tutaj nie byłabym obiektywna, gdybym nie powiedziała, że wpadek nie było. Jedna tancerka się przewróciła na scenie, ale dziewczyna się szybko pozbierała, także prawie można by tego nie zauważyć, gdyby niewielkie łobudu, które było na scenie. Kilka razy widziałam, że aż ci tancerze dyszą ze zmęczenia i nogi im się trzęsą, także trochę mi było żal na nich patrzeć, bo mówię, kurczę, dlaczego ci ludzie tak męczą po prostu. No trudny mieli układ i długi ten taniec i tak dalej. I jedna rzecz jeszcze, która mi się nie podobała, to bardzo duża różnorodność tych tancerek. I były Azjatki, gdzie, przepraszam, ale Azjatka jako baletnica no, jest daleka od takiego ideału baletnicy z długą szyją, zgrabnej, chudej. I to jeszcze dla mnie Rosjanki, blondynki. No także, że były różnego wzrostu, różnej budowy. No tutaj nie wygląda ten balet cały tak identycznie. Natomiast no, w Moulin Rouge jednak było to takie takie perfekcyjne jak dla mnie. Także gorąco polecam. Ja nie wiem, w jakiej cenie do Moulin Rouge są teraz bilety, ale myślę, że akurat to jest warte każdych pieniędzy. Także moja lista przebojów to ten moskiewski balet miejsce trzecie, Michael Flatley miejsce drugie i Moulin Rouge miejsce pierwsze. To jakbyście chcieli się na coś udać, to gorąco polecam. Ja teraz już się z wami żegnam, ponieważ ten intensywny dzień w pełnym biegu dobiega końca. Ja jeszcze muszę dla was pomontować jakieś filmy, a jutro kolejny intensywny dzień, ponieważ jutro wybieram się po pracy zaraz biegiem do Krakowa na spotkanie z partnerami Mediakraftu oraz również z wami, widzami. Także nie wiem, kiedy wy ten film obejrzycie, może już będzie po spotkaniu, ale na Facebooku napisałam wam, że ja tam będę i mam nadzieję, że uda nam się spotkać, także zapraszam was do oglądania moich kolejnych filmów, a teraz już kończę tą gadaninę przed aparatem. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło i do jutra, pa pa! Dzisiaj chciałam was zaprosić do wykonania pierniczków. Jest to akcent świąteczny, który bardzo kojarzy się ze świętami.